11 sposobów, jak zepsuć imprezę sylwestrową. Za godzinę sylwestrowa impreza u mnie, co? Pamiętasz? Właśnie dzwonię w tej sprawie. Nieaktualna. No, sorry, że tak wyszło. Na razie. To ile, człowieku? No kurwa, to jest dopiero 22, no. Ziemuś, pij nie pierdol. Ty, która godzina? Przecież 12. O kurwa, to dawaj, bo nie zdążymy. Ale rano. Bawcie się! No mam nadzieję, że w tym roku dotrzymasz swoich postanowień i wreszcie schudniesz te 5 kilo, co obiecałaś. Teraz już 7. Ziomuś, mam przecież z zarządu, że w lutym cię wywalą. No co, jaki smuta, szczęśliwego nowego roku, byku! Przede wszystkim życzę ci pieniędzy na operację plastyczną. Sorry, że tak późno, ale organizuję Sylwestra i pomyślałem tak o tobie. Może wpadłbyś, tylko zależy mi na czasie bardzo, żebyś jakoś tak wcześnie był. 16, 17 najpóźniej, no. Sadka zrobiona chowem do lodówki, żeby się nie zepsuła. Fajnie. Zrobione. Super, było fajnie, fajnie się bawiliśmy razem. Dzięki wielkie, po nowym roku się zobaczymy. Siema. Zaraz będzie jak jest. A masz szampona? Ja mam. To już dobrze, ja bym przepraszam, bardzo proszę o ciszę, ponieważ chciałbym już rozpocząć, ale wcześniej podziękować wam, że zdecydowaliście się wspólnie ze mną spędzić to święto. W ramach naszego spotkania, jak widzieliście, jest przydzielona przekąska w postaci chipsów, później również przed 12 tradycyjna lampka szampana. A, jeszcze może mała uwaga, jeżeli ktoś by się znudził transmisją Sylwestra z dwójką, zapraszam do pokoju obok. W mniejszym pokoju jest Sylwester z Polsatem. I uwaga, niespodzianka, TVN nas zaskoczył w tym roku. My zaskakujemy was, ponieważ jeżeli chcielibyście obejrzeć transmisję Sylwestra z TVN-u, to również jest taka możliwość. Na dole piętro pan Władek, starszy, miły pan, lubiący młode dziewczyny, zaprasza serdecznie. No, już myślę, że nie dotrze. Cześć. Cześć. Tak jak mówiłem, w tym roku troszeczkę bardziej w kameralnym, męskim gronie. Ale chyba ci nie przeszkadza, nie? Mądre mydło, bardzo dobrze. Przepraszam, bardzo proszę o ciszę na sekundę. Chciałbym coś powiedzieć ważnego. Jako że za parę minut wchodzimy w nowy rok, Natalio, nie pasujemy do siebie. Musimy się rozstać. A w zasadzie to 2 tygodnie jestem z Julką. A w zasadzie to się już jej oświadczyłem. Brawo dla młodej pary! Brawo! 2 kartony wódki dostałem, no. Za darmo, więc w ogóle alkoholu nie bierzcie, tylko zbieraj ekipę i szykuj się na Sylwester życia. Ale was w chuja zrobiłem! Nie mam alkoholu! I zaraz moi rodzice tutaj przyjdą. Więc idźcie. Nie mogę. Nie ukrywajmy, tak naprawdę wystarczy, że na imprezie będzie Martin i już impreza będzie zepsuta.